Radni Tarnobrzega podczas ostatniej sesji uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Centrum. Byli jednogłośni. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Centrum obejmuje obszar o powierzchni blisko 9 hektarów, położony pomiędzy ulicami generała Władysława Sikorskiego, Henryka Sienkiewicza i Szeroką. W przeważającej części są to tereny usługowe oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Plan procedowany był bardzo długo. W trakcie jego sporządzania był poddawany ocenie publicznej poprzez trzykrotne wyłożenie do publicznego wglądu oraz przeprowadzenie dyskusji publicznej. Na ostatniej sesji Rady Miasta Tarnobrzega po rozpatrzeniu zgłoszonych 22 uwag został uchwalony. Myślę, że ci, którzy pamiętają, to wiedzą, że to już lata trwała praca, dyskusja, procedowanie itd., itd. I tutaj chociażby poprzednia kadencja Rady Miasta także to była ciężka praca w komisjach. Szkoda, że wtedy się nam nie udało. Bardzo się cieszę, że dzisiaj dochodzimy do takiego momentu. Myślę, że każdemu, tak jak wspomniałem, zależało z nas na tym, aby wreszcie ten plan został uchwalony i aby rzeczywiście teren mógł wreszcie zostać zagospodarowany. Mam nadzieję, że będzie to w przyszłości, panie prezydencie, wizytówka naszego miasta. W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania Tarnobrzeskiego Centrum zniknie zielony skwerek, bok dębu Szypułkowego przy rondzie u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Sienkiewicza. Prezydent i radni zapewniają, że tak się nie stanie. To jest teren miasta, jest tam pomnik przyrody, dąb, linia zabudowy określona na poziomie 8 metrów, więc tam na tą chwilę absolutnie żadnego ryzyka, że ten teren zielony zginie, absolutnie nie ma. Przypominam, że strefa wokół takiego pomnika to jest 15 metrów. No więc naprawdę nic nie zagraża, to prawie obejmuje cały teren tego dwuarowego skwerku. Prezydent zadeklarował, że zaraz po uchwaleniu planu rozpocznie się procedowanie nad jego zmianą w niektórych aspektach, po to, by ujednolicić zagospodarowanie terenów na całości tego planu. W Tarnobrzegu chcemy wszystkich przedsiębiorców traktować na równych zasadach i absolutnie tu nie będzie dla kogoś lepiej, dla kogoś gorzej. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Centrum to zielone światło do budowy wielkopowierzchniowej galerii, o której mówiono od dawna.